Witajcie drodzy kochani, jako że wiele osób mi pisze i się skarży na problemy zdrowotne, jako że dużo osób ma problemy, że w swoim organizmie znajdują się metale ciężkie, jest to związane z tym, że są opuszczane drzemistralcy, że środowisko naturalne jest skażone przez spaliny, przez odpady chemiczne i przez wiele innych odpadów, które po prostu znajdują się w atmosferze. A więc ja taki prosty sposób chciałem polecić, to właśnie to są karczochy, tak one wyglądają właśnie. To warzywo rośnie tutaj w Hiszpanii i można z tych karczochów po prostu przyrządzić potrawy, nie tylko wkładając do piekarnika, czy smażąc je na oleju, czy gotując, robiąc po prostu wywar z tych warzyw. Ja po prostu bym proponował zrobienie odpowiedniego wywaru, czyli po prostu ugotowanie karczochów, przynajmniej 1 kg tych karczochów wrzucić do garka, ugotować je w wodzie z solą i potem po prostu możemy zrobić jakby taką zupę na bazie tego wywaru z karczochów. Ona będzie po prostu bardzo zdrowa, jak również możemy te karczochy po prostu zjeść. Te karczochy co nam dadzą? One oczyszczą naszą wątrobę z wszelkiego rodzaju toksyn, wszelkiego rodzaju substancji toksycznych z naszego organizmu, z wszelkiego rodzaju metali ciężkich, które znajdują się w naszym organizmie. Polecam to dla osób, które miały problemy z alkoholem. Polecam dla tych osób, które miały problemy z narkotykami, których wątroba jest nadszarpnięta, która wątroba już nie przetwarza tyle substancji, ile powinna. To właśnie te karczochy spowodują lepsze samopoczucie dla wielu, wielu osób. Ja dodam, że osoba, która brała narkotyki, osoba, która piła duże ilości alkoholu, nie tylko osoba, która brała narkotyki, ale również anaboliki, jeżeli pewne substancje polepszające mięśnie, masę mięśniową, wielokrotnie te tabletki zawierają anaboliki. Oczywiście osoba, która nam je sprzedaje, nie powie nam, że ta tabletka zawiera anaboliki, tak jak było w moim przypadku. Kupiłem pewne jakby takie tabletki, które miały Garcinia de Cambodia i inne substancje związane z soją, lecytynę i tak dalej, ale po prostu miały też również anaboliki. Tak, żeby oczyścić właśnie te anaboliki, te toksyczne substancje, które nas zatruwają, które powodują, że nasza wątroba nas boli nieraz, powodują, że mamy nudności, że mamy złe samopoczucie, to właśnie polecam wam, drodzy kochani, używanie tego warzywa, tych karczochów. Można je kupić w jakimkolwiek supermarkecie, czy w Niemczech, czy tutaj w Hiszpanii, czy nawet w Polsce i zrobić po prostu zwykłą zupę i pić wywar z tych karczochów. I to naprawdę jest bardzo dobra sprawa, bardzo pozytywnie wpływa na organizm. Także, drodzy kochani, chcecie poczuć się lepiej, chcecie czuć się zdrowi, chcecie polepszyć kondycję waszej wątroby. No niestety, nad tym trzeba trochę popracować. Ja osobie, która jest bardzo zatruta właśnie przez złe substancje, takie jak alkohol i zażywanie narkotyków, to ja bym proponował po prostu taką miesięczną kurację. Każdy dzień zamiast chleba jedźcie, drodzy kochani, właśnie karczochy. Właśnie karczochy to jest to. One was odtrują. To jest odtrutka na wszelkiego rodzaju toksyny, na wszelkiego rodzaju substancje, które zaśmiecają wasz organizm. Picie tego wywaru z karczochów jest bardzo, bardzo zdrowe i uwolni waszą wątrobę z wielu toksyn, z wielu substancji, które naprawdę tam jakby są nałożone na tą wątrobę i zalegają. Także picie właśnie tego soku jak najbardziej jest polecane dla osób, które mają zatrutą wątrobę i na lepsze samopoczucie. To by było na tyle i jeszcze na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpornikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em i jeżeli ktoś jest zainteresowany, dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.